Cześć, w tym nagraniu chciałbym Ci pokazać, o co tak naprawdę chodzi w rozgrzewce, jak ja to robię na bieżni, więc zapraszam i będę mówić, co robię po kolei i o co chodzi tutaj. Wybierasz sobie bieżnię, jaką chcesz. Włączasz bieżnię. To, co ja proponuję na samym początku, to zrobić jakiś minutowy chód. I tutaj na samym początku myślę, że prędkość 3 do 5 km na godzinę. 5 myślę, że będzie taką rozsądną wartością. I jak widzisz, maszeruję dość szybko. Tutaj masz wskazanie pulsu i to jest dość kluczowe, bo w rozgrzewce chodzi o to, abyśmy doprowadzili nasze serce do bicia około 120-150 uderzeń na minutę. Akurat na tej bieżni masz tutaj uchwyty prawy i lewy, łapiesz go i sprawdzasz, jakie masz tętno. Za chwilę powinien być odczyt mojego aktualnego tętna. Jak widzisz, jest 92-108. Za chwilę będzie uregulowana wartość, czyli to są 108 uderzeń na minutę. I teraz, aby zwiększyć tą ilość uderzeń, będziemy potrzebować albo zwiększyć nachylenie bieżni, albo zwiększyć prędkość. Możesz oczywiście przejść po chwili do marszu, do takiego truchtu, albo zwiększyć prędkość, na przykład do 10 km na godzinę. Dokonać pomiaru. Jak widzisz, maszyna jest włączona około 3 minut, więc za chwilę sprawdzę, jaką już mam, ile mam uderzeń na minutę, czyli jakie to jest tętno. Będę wtedy wiedzieć, czy jestem już odpowiednio rozgrzany. W trakcie biegu złapię teraz uchwyt i sprawdzimy, jakie mam teraz tętno. Widać, jest to tętno 135 uderzeń. Myślę, że przy takim tętnie w zakresie 120-150 uderzeń na minutę, jak pobiegniemy albo zrobimy marsz około 2-3 minut, to będziemy przygotowani, aby rozpocząć trening na siłowni. Zaczynamy trenować.